Dzień dobry, witam Cię w mojej codziennej ezoporadzie dnia w pigułce. Tym razem ezoporada dnia w pigułce na piątek, 28 stycznia. Terapeutka Reiki, astronumerolog Ewa HL. Zapraszam. Tak jak powiedziałam, ezoporada na piątek. Księżyc mamy w strzelcu, natomiast kody numerologiczne, o widzicie, kotka, jak tylko zaczynam nagranie, on zaraz tutaj koło mnie się kręci i podsłuchuje, nasłuchuje. Taki talizman. Pokażę Wam troszeczkę. Tak, i tutaj będzie sobie teraz siedział całe nagranie i mruczał. Dobrze, koniec przedstawiania kocura. Niech sobie tam siedzi. Do rzeczy, bo muszę się zmieścić w czasie. Księżyc w strzelcu, natomiast kody numerologiczne, które w dniu dzisiejszym mają wpływ na nas, to jest 8, zdublowana jedynka oraz 6. Chcąc czy nie chcąc, te akurat liczby będą korelować z naszymi datami urodzenia. Co z tego wyniknie? U każdego trochę coś innego, ale tutaj przedstawię Wam, będę chciała Wam przybliżyć mniej więcej, co się może zamanifestować. Generalnie dzisiaj może wychodzić zmęczenie z całego tygodnia. A nawet tutaj pokuszę się o takie stwierdzenie, że to zmęczenie może wychodzić z całego miesiąca. I taka sytuacja dopadnie niejedną osobę. Kwadratura Księżyca z Neptunem wyzwoli w Tobie chęć i potrzebę ukojenia emocji oraz zapanowania nad chaosem psychicznym i intelektualnym. Poza tym uwaga, aby nie kaleczyć drugiej osoby. W szczególności w związku mogą dochodzić takie zdarzenia, jakieś starcia, gdzie my trochę nieświadomie możemy tą osobę nam bliską ranić. Także to jest takie nieliczenie się trochę z partnerem. Ugryź się w język, nim wyrzucisz jakieś niepotrzebne, ostrzejsze słowo. Poza tym warto dzisiaj skupić się również na swoim życiu. Na swoim życiu. Tak, dobrze powiedziałam, nie przejęzyczyłam się. Na swoich emocjach i nie pozwalać sobie na to, aby ktoś tobą manipulował czy podpuszczał cię. Tutaj takie kwestie też mogą się zamanifestować. Unikaj, zdecydowanie unikaj dzisiaj czarnowictwa, bo wibracje numerologiczne tutaj idą ku temu, że to, co dzisiaj masz w głowie, to może zamanifestować się w najbliższej twojej przyszłości. Zatem lepiej zasiąść i zaplanować sobie jakieś rzeczy świadomie, wpisać do zeszytu marzeń, niż złorzeczyć na coś, na kogoś, na siebie, na swój los, bo jeszcze więcej tej negatywnej energii przyciągniesz do swojego życia. A po co? A po co, jak może być tak pięknie? Zapraszam Cię również na wtorkowy rytuał Nowiu Księżyca w Wodniku. To jest 1 lutego. Będę wówczas odcinać od wszelkich nałogów, od uzależnień, od złych nawyków, od błędnych racji, przekonań, błędne jakieś decyzje, od negatywnych myślokształtów, od wrogów, od tych ukrytych i od tych świadomych, od nieprzychylnych osób. Wszystkie intencje, ich całokształt, nad którymi będę pracować dla Ciebie, będą ujęte w linku pod filmem. Także zapraszam Cię, kliknij, przerzucić się wówczas na stronę sklepu, tam jest wszystko rozpisane. Wykupując rytuał, nie zapomnij w koszyku zakupowym koniecznie zostawić mi swoją datę urodzenia. Bez względu na to, czy wykupujesz u mnie ten rytuał po raz pierwszy, czy wykupujesz u mnie co tydzień, co dwa tygodnie te rytuały księżycowe, czy co miesiąc, czy co kwartał, zawsze proszę zostaw datę urodzenia oraz numer intencji, które wybierasz. Ok? Bo najczęściej zapominacie o dacie urodzenia albo kompletnie niczego nie piszecie i ja później tracę czas na to, żeby po prostu
pisać do Was maila, dopytywać się, o którą intencję chodzi. A naprawdę jest Was bardzo dużo, więc czas jest dla mnie też cenny. Jeśli mogłabym prosić, żebyście w ten sposób mi pomogli w tej mojej pracy, będę bardzo wdzięczna, ok? Wracamy do ezoporady. Pod względem aromaterapii. Właśnie, pod względem aromaterapii warto dzisiaj zapodać sobie olejek anyżowy, olejek rozmarynowy oraz olejek lawendowy. Te olejki możesz użyć w kominku zapachowym nawet w momencie, gdy będziesz sobie kontemplował, gdy będziesz sobie na przykład rozmyślał o swoich planach, gdy będziesz planować, czy w ogóle będziesz się zastanawiać nad swoim życiem. Nie muszą to być olejki, mogą to być kadzidła o tych aromatach czy woski zapachowe. Także tu jest dowolność. Ważne, żeby się tutaj nuta zapachowa zgadzała. Poza tym, tak jak wspomniałam, mamy księżyc w strzelcu odnośnie roślin. Roślinki jedynie szybko rosnące tutaj będą się sprawdzać. Jeśli będziesz je przesadzał czy sadził. Natomiast pozostałe prace pielęgnacyjne raczej przełóż na inny termin. Odnośnie zdrowia bardzo ważny tutaj będzie ruch. Zmuś się do spaceru, nie siedź generalnie dzisiaj na kanapie, dobrze? Po prostu ja wiem, że będzie tutaj, te planety będą nas ku właśnie takiej stagnacji ciągnąć, ale spacer 20 minut, a później sobie usiądź i pomedytuj w tej kolejności. Będą te protrawy ostrzejsze, aromaty właśnie zdecydowane, organizm domaga się białka, czyli fast food wietnamskie, jakieś smaki, tutaj w tą stronę pójdziecie. Warto tutaj wypić sok lub herbatę z brzozy, polecam. Ja z całą pewnością będę piła, także zostaw mi informację pod filmikiem, jeśli i ty tutaj dołączysz do mnie z taką herbatą. Będzie mi bardzo miło. Poza tym sok z selera, z pietruszki, bazylia. Te przyprawy, te witaminki dobrze, gdyby znalazły się w dzisiejszym jadłospisie. Odnośnie ubioru, delikatny makijaż. Natomiast nadrabiamy strojem. Oczywiście stroje komfortowe, stroje swobodne możecie ciągnąć w stroje takie troszkę nieco bardziej etniczne, jakieś zwiewne suknie albo i militarne. Poza tym, jeśli będziesz musiał mieć ten strój stonowany, taki biurowy, możesz poszaleć z biżuterią, większą ilość tej biżuterii, więcej bransolet, tutaj jakichś dekoracji właśnie łańcuszkowych. Osłabione biodra, uda, wątroba. Tendencja do nadużywania alkoholu, tendencja do problemów z korzonkami, jakieś złamania, zwichnięcia tutaj się mogą manifestować. Uwaga na ostre przedmioty, uwaga, jak w kuchni będziesz pooperować tym nożem, czy nie wiem, jakieś sprawy majsterkowe, uwaga na ostre przedmioty. Poza tym kontuzje w trakcie uprawiania sportu. Także generalnie, jeśli będziecie się przemieszczać, też tutaj zwróćcie uwagę, żeby sobie tej kostki nie zwichnąć. Kolory dnia: purpura, fiolet, indygo, niebiesko-zielony. Natomiast kamień turkus, szafir, diament, lazuryt, szmaragd i topaz. Karta dnia na dzień dzisiejszy, na piątek, to jest karta pustelnika. Dzień generalnie zapowiada się spokojnie. Warto dzisiaj postawić na odpoczynek, medytację, bądź też dokładniej przeanalizować jakąś sprawę, nim podejmiesz właśnie tą konkretną decyzję. Generalnie piątek przy tej karcie to jest dniem przemyśleń, dniem refleksji oraz nauki. Warto postawić dzisiaj na siebie, na swoje potrzeby. Nigdzie się nie spiesz, poświęć sobie rzeczywiście więcej czasu niż dotychczas poświęcałeś sobie.
A może weźmiecie też na jakieś przemyślenia i robienie życiowego bilansu? Przy tym pustelniku jest to całkiem możliwe. Zatem te olejki sobie zapodaję, o których wspomniałam wcześniej. Natomiast jeśli planowałeś pozbyć się jakiegoś nałogu, to jest ten dzień. Generalnie to jest ten czas. I tu też jest nawiązanie właśnie do tego rytuału, który wykonuję we wtorek, odcinający od wszelkich nałogów, od wszelkich właśnie naszych złych przyzwyczajeń. Zapraszam Cię. Jeśli będziesz mieć natomiast okazję w piątek, dzisiaj porozmawiać z jakąś osobą starszą, z jakąś mądrzejszą, z jakimś specjalistą, to jak najbardziej, to może być też również Twój mentor, skorzystaj z tej energii. Realizuj ten pomysł, bo to będzie naprawdę bardzo wartościowe spotkanie. Natomiast uważaj, abyś nadmiernie nie izolował się od świata i panuj nad emocjami. Nie okazuj w dniu dzisiejszym wrogości, bo sprawisz, że zostaniesz po prostu samotnikiem. Poza tym warto dzisiaj zdecydować się, albo być bardziej zdecydowanym i pewnym swoich decyzji. Nie pozwalaj, aby ktoś decydował za ciebie. Wówczas sprawy po prostu będą mniej skomplikowane. A może nawet i prostsze, by nie rzec błahe. Zatem więcej zdecydowania w tym, co dzisiaj robisz i nie daj się omamić przez innych. Pod względem zdrowotnym rzeczywiście warto tutaj uważać na te sposoby przemieszczania się. Poza tym ta karta też bardzo dobrze wskazuje, czyli sugeruje, że wszelkie zabiegi, reiki, bo ta karta mi o tym mówi zawsze, dzisiaj będą miały naprawdę bardzo duży wydźwięk. Zatem szczęśliwe te osoby, które rzeczywiście w dniu dzisiejszym mają u mnie zabiegi, a jest ich troszeczkę, że tak powiem, w cudzysłowiu, więc mam z kim pracować i po... Dwie osoby, tak, jeśli jeszcze by ktoś chciał, na dwie osoby jeszcze mam miejsce. Rzeczywiście może to być ten zabieg matryca ciała odnośnie reiki, może to być reiki intencyjne, może chcesz uzdrowić przeszłość. Dzisiaj naprawdę ta energia tutaj działa na bardzo wysokim poziomie. Okej, patrzę właśnie cały czas na podgląd, mieszczę się w czasie, bardzo się cieszę. Zatem życzę Ci cudownego, uśmiechniętego piątku. Niech się zadzieje wszystko to, co dla Ciebie najlepsze. Niech ten pustelnik przyniesie Ci samą pozytywną energię, energię pozytywnych zmian, abyś odkrył w sobie pokłady, które w Tobie drzemią, tylko do tej pory ich nie dostrzegałeś. Zatem zrywaj nałogi, idź do przodu i więcej pewności siebie. Trzymam kciuki za Ciebie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Cię serdecznie, magicznie pozdrawiam. Terapeutka Reiki oraz astronumerolog Ewa HL. Do jutra, pa pa!